Rumunia. Wotum nieufności dla rządu Rumunia. Wotum nieufności dla rządu Florina Citu przegłosowane. Rumuński parlament przyjął we wtorek wotum nieufności wobec mniejszościowego liberalnego rządu premiera Florina Citu. Co zyskacie, pogrążając kraj w chaosie? Pytał premier podczas posiedzenia parlamentu. Ustąpienia rządu Citu chciały centrowa prawica USE+, partia socjaldemokratyczna PSD i skrajnie prawicowa partia AUR. Partia narodowo-liberalna PNL, do której należy Citu, zbojkotowała głosowanie, potępiając nieodpowiedzialne działanie tych trzech ugrupowań. Co zyskacie, pogrążając kraj w chaosie? Pytał premier na początku posiedzenia parlamentu, zwracając się do ugrupowań, które złożyły wniosek o wotum nieufności. Kryzys polityczny, upadek rządu jest efektem kryzysu politycznego, który rozpoczął się miesiąc temu, kiedy Citu zwolnił ministra sprawiedliwości Staliana Iona z USE+ za niezatwierdzenie programu rozwoju regionalnego. Centrowa prawica nazwała to posunięcie nadużyciem i opuściła koalicję rządową, sprawiając, że rząd utracił większość w parlamencie. Prezydent Klaus Iohannis będzie teraz konsultował się z ugrupowaniami parlamentarnymi w sprawie powołania nowego premiera, a Citu może pełnić obowiązki szefa rządu przez maksymalnie 45 dni. Może on także zostać ponownie powołany na stanowisko szefa rządu, jeśli parlamentarzyści dwa razy nie zdołają porozumieć się w sprawie innego kandydata. Citu był premierem Rumunii przez 9 miesięcy. Zastąpił przywódcę PNL Ludovica Orbana, który zrezygnował z funkcji szefa rządu po wyborach parlamentarnych z początku grudnia zeszłego roku.